Proszę. Jest to osoba, z którą współpracuję, pracuję właściwie od wielu, wielu lat i jest zawsze na swoim miejscu, wie jak się zachować, jak odnieść się do ludzi. Jest to osoba niezwykle kulturalna, mająca takt, mająca odpowiedni dystans do tego, co robi, ale jednocześnie osoba bardzo ciepła, osoba, która potrafi pomóc każdemu, kto przyjdzie do Centrum Kultury. Także no, na 100% jest to osoba godna i zaufania, i osoba, na którą mogę zawsze liczyć. Wchodząc do Stargardzkiego Centrum Kultury, dobrze spotka się na początku osobę życzliwą i taką, która uprzejmie odpowie na wszystkie pytania. Na pewno nasz kolega, który na wstępie spotka się z każdym, kto wchodzi do SCK-u, obdarzy właśnie taką życzliwością. I cieszę się właśnie, że tutaj to właśnie nasz kolega jest tak postrzegany i jest na pewno skromnym człowiekiem, który tak samo kompetentnie i z całą odpowiedzialnością podejdzie i obsłuży każdego, kto tylko na samym progu SCK-u pojawi się. Jest niezwykle serdeczny, uśmiechnięty, sympatyczny. W każdej sytuacji można na nim polegać. Niezwykle empatyczny. No i cóż, dzięki takim ludziom odzyskuje się wiarę w człowieka. Na wstępie powiem, iż jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że ta właśnie osoba została nominowana i rekomendowana do Nagrody Pozytywki przez portal 24starogard.pl. Dla mnie ten człowiek jest kwintesencją pozytywnego myślenia. Myślę, że bycie zwykle po ludzku życzliwym w dzisiejszych czasach nie jest rzeczą prostą. W jego przypadku nie ma z tym problemów. Jest to człowiek nie tylko życzliwy, ale i oddany drugiemu człowiekowi. Cieszy mnie to, że praktycznie codziennie, prawie codziennie mogę go spotykać na swojej drodze, mogę mu podawać rękę, mogę odbierać od niego tą pozytywną energię. Nie tylko ja zresztą, wielu ludzi, którzy przychodzą do Stargardzkiego Centrum Kultury, ma styczność z tą osobą, z tym człowiekiem i myślę, że dla tej instytucji jest to rzecz niezwykle ważna. Szanowni Państwo, myślę, że po tych kilku słowach wstępu, wprowadzenia domyślacie już Państwo, o kim jest mowa, ale życzę Państwu, abyście na swojej drodze spotykali tego człowieka jak najczęściej.